Lekcja Divina to Boże czytanie. I od razu zwróćmy uwagę, że nie jest to metoda modlitewna. Jest to raczej styl życia. Jest to styl życia, jaki prowadził święty Jan Ewangelista, który trzymał swoją głowę podczas ostatniej wieczerzy, wsłuchując się w rytm serca Jezusa, wsłuchując się w Jego słowa. Lekcja Divina to, można powiedzieć, nowa jakość życia. Tak o tym mówił Benedykt XVI. Chciałbym przede wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję Lekcja Divina. Praktyka ta, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele, jestem o tym przekonany, nową duchową wiosnę. Lekcja Divina, Boże czytanie, to, można powiedzieć, nowa jakość życia. Taką jakością charakteryzowała się Matka Boża, zasłuchana w Słowo Boże. I kiedy to Słowo przyjęła, naprawdę nowa jakość życia wstąpiła w nią. Stała się Matką Boga. Absolutnie niezwykłe. I choć my nigdy nie będziemy mieć dokładnie takiej samej roli jak Matka Boża, ale możemy ją jak najbardziej naśladować. Możemy być tymi, którzy przyjmą Słowo, którzy przyjmiemy to Słowo, staniemy się brzemienni Słowem. Nasze serce może być napełnione Słowem. I tak jak Maryja wydała najpiękniejszy owoc swojego łona, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, tak my możemy owocować Słowem, które wcześniej przyjmujemy. Jest to nowa jakość życia, słuchanie Słowa Bożego, tak jak słuchała go Maryja. Lekcja Divina, Boże czytanie, to też życie w rytmie Słowa. Różne momenty, etapy wyznaczają rytm naszego życia. Niektórzy ten rytm mają naprawdę nieciekawy. Dla niektórych rytmem życia jest piątek, piąteczek, piątunio, czyli zakrapiany weekend. Czyli już w poniedziałek myślą, o jak będzie w piątek koniec pracy, z kim się spotkam, z kim się napiję piwa, jaki będzie cały weekend. W pewnym sensie jest to pijany rytm życia. Oczywiście normalna jest radość z tego, że w piątek kończymy pracę, że odpoczniemy, że się spotkamy ze znajomymi, ale niektórzy przeżywają dziką radość wynikającą z alkoholizmu. Bo alkoholik, kiedy trzeźwieje, to przeżywa stąpienie do otchłani, lęku, smutku, dramatu, a kiedy idzie do sklepu kupić sobie butelkę, to tak jakby był zakochany, jakby sięgał Pana Boga, chwytał za nogi. Tak jakby dziewczynę przytulał, w której jest zakochany, tak alkoholik tak chwyta butelkę. Nawet kiedyś widziałem na studniówce bardzo smutny widok. Jedna z uczennic klas maturalnych tańczyła z butelką wódki. Tak ją przytulała, tak ją się nie ucieszyła. Alkoholizm to jest chore, ślepe zakochanie się w moim śmiertelnym wrogu. Niektórzy mają taki rytm życia, od weekendu do weekendu, od picia do picia. Ale my chcemy nowej jakości życia. My pragniemy żyć w rytmie Słowa Bożego. W tym najpiękniejszym rytmie, który da nam pełnię życia. I w związku z tym Kościół, ale wcześniej sam Pan Bóg dał nam właśnie lekcję Divina, bo to nie jest metoda, tylko to jest to, co robi z nami Słowo Boże. W lekcji Divina są takie cztery kroki. Lekcja, czyli czytanie, meditacja, czyli rozmyślanie, oracja, czyli modlitwa i kontemplacja, czyli adoracja Pana Jezusa. I to nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy metodę i teraz, Panie Boże, Ty się pod to dostosuj. Nie. Najpierw był dynamizm działania słowa, a dopiero później jest opis. Podobnie jak z zakochaniem. Najpierw przeżywamy zakochanie, a dopiero później potrafimy opisać, jak ono przebiegało. I zakochanie każde przebiega według tajemnic różańca. Najpierw są tajemnice radosne, zakochani są pełni radości, no prawie jak święty Franciszek unoszą się nad łąką. Później są tajemnice światła. Chłopak zakochany w dziewczynie widzi ją przez ścianę, ma takie światło w oczach. Później przychodzą
tajemnice bolesne, bo więź emocjonalna jest już tak zaawansowana, tak pogłębiona, że na myśl o tym, że mógłbym stracić osobę, w której jestem zakochany, przychodzi wielki ból i lęk i w związku z tym zazdrość. Dziewczyna widzi, że jej chłopak rozmawia z koleżanką. Nic tam się nie dzieje, bardzo grzecznie, nawet z dystansem, ale jej się otwiera scyzory w kieszeni. Ma ochotę to za chwilę jakoś zrobić burzę, żeby jak on może rozmawiać z koleżanką, przecież ma być cały dla mnie. Jest tajemnice bolesne, bardzo wielka zazdrość. Jeżeli nikt w tym czasie nie rzuci się z mostu, jedno drugiego tam nie pobije, to po tajemnicach bolesnych jest czas na przejście do tajemnic chwalebnych. Na to, żeby miłość od uczucia, od zakochania przeszła do decyzji, do postawy. Emocje opadły, czy coś nas łączy? Czy mam jakiś wspólny system wartości, wspólne dążenia? Czy chcemy coś budować? Już bardziej w oparciu o decyzję niż o emocje. W związku z tym Lectio Divina też ma takie kroki. Najpierw jest działanie słowa, a później opisujemy, według jakich kroków to słowo działa. I takie cztery główne to jest, tak jak wspomniałem. Najpierw lekcjo, czyli czytamy. Czytamy słowo i jeszcze raz czytamy, i jeszcze raz czytamy. W tym pierwszym kroku lekcjo pytamy, co mówi Bóg. Na języku polskim byśmy to wyrazili, co autor miał na myśli. Czyli tutaj jeszcze nie zastanawiamy się, co nas dotyka, jak my byśmy interpretowali, co ja myślę na ten temat. Nie. W pewnym sensie szukamy pewnego obiektywnego przesłania tekstu. Co mówi Bóg? I w związku z tym szukamy też pewnego słowa klucza, kluczowego zdania, fragmentu, słowa, które nam rozświetli główne, w miarę, no, tak jak potrafimy, obiektywne przesłanie tego tekstu. I teraz uwaga, nie musi to być jedno słowo czy jedno zdanie. Tak jak do kościoła możemy wejść przez główne drzwi, przez boczne drzwi, można wejść do zakrystii, tak samo do danego fragmentu przez różne słowa mogą być kluczem, czy różne zdania możemy na różne sposoby zgłębić to obiektywne przesłanie tekstu. I tutaj są różne sposoby, może być kilkukrotne czytanie, jeżeli fragment jest krótki, można się nawet go nauczyć na pamięć. Mój ulubiony to jest przepisanie tego fragmentu do zeszytu czy na jakąś kartkę. Kiedy przepisuję, bardzo moja uwaga się skupia na tym tekście. Więc w lekcji skupiamy się na samym tekście, co mówi Bóg. Drugi krok, medytacja, czyli rozmyślanie. I tutaj już jest drugie pytanie, co Bóg mówi do mnie? Czyli tutaj już zwracamy uwagę na to, które słowo mnie porusza, które zdanie mnie albo cieszy niesamowicie, a może niepokoi. Może to, co mnie niepokoi, też jest pewnym darem, który mogę przemodlić, który, tak jak lekarstwo, na początku troszeczkę jest gorzkie, ale później przynosi uzdrowienie. Więc to, co mnie porusza, zaczynam zbierać. Tu sobie podkreślę coś, tu sobie flamastrem pokoloruję. Dlatego widzicie, jak może być cenne przepisanie do zeszytu tego fragmentu, bo tam możemy zrobić z tym wszystko. Oczywiście w Piśmie Świętym też można sobie zrobić jakąś notatkę ołówkiem, ale niektórzy mają taką wrażliwość, że Pisma Świętego nie dotykają, nawet ołówkiem. Można, ale tak jak powiedziałem, w zeszycie to już można zrobić nawet kwiatuszki, różyczki, wszystko. Zbieram słowo, które mnie dotyka, które mnie może niepokoi, które jest dla mnie ważne i zbieram to jak mrówka. Mam być pracowity jak mrówka. Zbieram słowo, które jest dla mnie ważne. Później stajemy się jak pszczoła. Pszczoły się zamykają w ulu i wytwarzają miód z tego, co wcześniej zebrały. I to medytacją, w tym medytacją jesteśmy jak Matka Boża, która przyjęła słowo i to słowo w naszym sercu jak w tyglu pracuje. Pracuje i może być tak, że do pewnego momentu no nic nadzwyczajnego się nie dzieje, a nie musi się dziać nic nadzwyczajnego, że słowo może być dla nas takie no bez wyrazu, no nic mnie to nie porusza. Ale święty Grzegorz Wielki mówi, trwaj przy słowie, tak jak może ono ci się wydawać twarde jak kamień, ale kiedy dwa kamienie o siebie uderzymy, z tego się może wydobyć iskra. Więc z tym medytacją, kiedy jesteśmy wytrwali, z czasem może zapłonąć w naszym sercu jakiś żar,
który choćby drobny, choćby minimalne światełko w tunelu podprowadzi nas do tego, co jest kluczowe w tym drugim kroku medytacji, w tej rozmyślaniu, czyli synkryzys. Kryzys to nam się źle kojarzy z czymś, co jest przykre, ale greckie słowo synkryzys jest bardzo pozytywne, bo ono oznacza pewne rozeznanie, pewne stanięcie wobec decyzji, pewnego wyboru. Czyli słowo nam, choćby ta iskierka drobna, ale już coś rozświetliło w naszym życiu i sercu i teraz staje przed wyborem, czy stanąć po stronie słowa, tego choćby drobnego światełka, które przyszło, czy zostać po swojej stronie, czy zostać po stronie swojego dawnego myślenia. Jesteśmy postawieni przed decyzją i wtedy wchodzimy w krok trzeci, czyli oratio, czyli modlitwa. Czyli no, może być tak, że z radością i chętnie się zgodzimy. To już w oratio zostało dziękczynienie i uwielbienie. Ale może być tak, że będzie nam ciężko się zgodzić z tym, co usłyszeliśmy. Będzie nam ciężko to przyjąć. Może zrodzą się jakieś obawy. Więc to oratio, ten trzeci krok, ta modlitwa, może być nawet zmaganiem się ze Słowem. Tak Jakub całą noc się zmagał z aniołem. My się możemy zmagać ze Słowem, zmagać się z Bogiem. Nawet jak trzeba, to czasami warto się pokłócić z Bogiem. Bóg woli, żebyśmy się z Nim pokłócili, niż żebyśmy byli biernie, zbuntowali w sposób taki uległy i bierny. Że zupełna obojętność, bo Bóg woli, żebyśmy się z Nim kłócili, niż żebyśmy byli obojętni. I tutaj pamiętajmy, że Bóg jest cierpliwy, że jest miłośnikiem ludzkiej wolności, że na siłę do naszego serca i życia nie wchodzi, że oracja może się skończyć tym, że dziś jeszcze nie potrafię stanąć po stronie Słowa, po stronie tej myśli Bożej, która przyszła, tego rozeznania. I oracja może się skończyć tak: Panie Boże, dziękuję Ci za światło, uwielbiam Cię w swoim Słowie, Twoim Słowie, uwielbiam Cię za Twoją dobroć, ale proszę Cię i wyznaję, bo dziś jeszcze nie potrafię stanąć po stronie Twojej i Twojego Słowa, ale daj mi wytrwałość, żebym z czasem do tego dojrzała, do tego dojrzał. I później jest czwarty krok, czyli kontemplacja, czyli adoracja, czyli stoimy w obecności Boga. Kiedy małe dziecko jest przy mamusi, może jeszcze nie potrafić mówić, może sobie gaworzy, to też jest piękne. Ale są też takie momenty, kiedy nawet mamusia nic do niego nie mówi, ale po prostu jest. I są takie momenty, kiedy dziecko może być bardzo zaniepokojone, wręcz zapłakane, a jak przyjdzie do mamusi, przytuli się, a czasami chociażby tylko za palca złapie, już się czuje tak bezpieczne. Nawet mamusia nic nie musi mówić. Wystarczy, że złapie mamusię za palca. Już czuje tę obecność. I przy tej obecności bezpieczeństwo. I wystarczy, że mamusia jest. Oczywiście to samo dotyczy tatusia. Też wystarczy bliskość tatusia bardzo często i już się cieszymy, że on jest. I tak samo jest właśnie z kontemplacją. Po prostu jesteśmy przy Jezusie, jesteśmy przy Bogu. I już wtedy milkną słowa. Bo kontemplacja to modliliśmy się Słowem, była treść, było rozmyślanie, była modlitwa, były słowa Boże, były słowa nasze, interakcja. I w tym momencie to wszystko ucichnąć może. Jesteśmy, trwamy w Bożej obecności. Jak się trwa przy kimś, kogo się kocha,